No i kurczę, zaczyna padać. Mam nadzieję, że nie będziecie słyszeli, jak te krople uderzają o okno, ponieważ kamera właśnie jest zwrócona tyłem do okna i że nie będzie tego tutaj aparat wychwytywał. No dobra, przechodzimy do tematu, bo mamy za 10:05, a o 17:30 przyjeżdża moja nowa szafa. Ta, którą mam, już jest za mała, zamówiłam sobie nową i właśnie panowie mają ją przywieźć między 17:30 a 21:00 wieczorem, więc będę musiała czekać, no ale czego się nie robi dla nowego mebelka w mieszkaniu. Okej, przechodzimy do tej części urodowej, kosmetycznej, jeżeli chodzi o ulubieńców poprzedniego miesiąca i zaczniemy od zapachu, który był prezentem na urodziny i prowodorem tego, że zrobiłam dla Was rozdanie torby Hugo Boss. Zapach właśnie jest także sygnowany tą samą marką o nazwie Żur. Bardzo kwiatowy, gdzieś tam powiedziałabym, nawet owocowy, delikatny, bardzo subtelny, w sam raz na dzień. Zapach taki letnio-wiosenny, na zimę powiedziałabym, że w moim przypadku on się nie będzie nadawał, bo jest za lekki. Ja mam coś takiego, że mam swoje ulubione zapachy, które są przeze mnie używane w zimie, są przeze mnie używane w okresie letnim i jakoś ich nie lubię mieszać, chociaż czasami może po niego sięgnę, ale zdecydowanie nie będzie to zapach na zimę, ale na lato, na wiosnę. Tak. Okay. Dalej mamy podkład z firmy Estée Lauder Double Wear, to jest właściwie jego próbka. I powiem Wam, że to był bardzo odważny krok z mojej strony, nakładając go pierwszy raz w życiu na wesele mojego brata. Postawiłam wszystko na jedną kartę, tyle dobrego o nim przeczytałam i pomyślałam sobie, że skoro jest taki upał, on się ma rewelacyjnie sprawdzać w taką pogodę i ma trwać na naszej skórze przez x godzin, nawet do 12 albo nawet i więcej, nie wiem ile tam było w internecie napisane, ile godzin ma być na naszej twarzy, ale zawierzyłam mu, nałożyłam, jestem nim oczarowana, kosztuje 30 funtów, nie wiem czy kupię go w cenie regularnej, ponieważ wiecie, że jestem naprawdę dużą fanką kosmetyków z firmy Rimmel. Jeżeli chodzi o podkłady, tutaj mam odcień Cashew 3W2, jest on troszeczkę ciemniejszy, ponieważ jak byłam na weselu, byłam dosyć opalona, wróciłam co dopiero z Majorki, więc musiałam poszukać czegoś ciemniejszego. Ja go mam jeszcze tutaj dosyć sporo, więc może wymieszam go z tymi moimi, które aktualnie mam, których ponownie używam i coś z tego będzie, ale rewelacja, naprawdę rewelacja. Wszystkie recenzje, które oglądałam, wszystkie opisy, które czytałam tutaj, mówią prawdę. Fantastyczny produkt, bardzo długo utrzymywał się na mojej skórze. Przypominam, ja mam skórę mieszaną, czyli tutaj w strefie T tłusto, natomiast na policzkach suchą i dał sobie świetnie radę przez cały dzień. Plus dla niego. Dalej mamy coś, co może także spowodowało, że ten podkład tak długo mi się trzymał. Jest to mgiełka z firmy Smashbox, która ma przedłużyć trwałość makijażu. Można ją nakładać jako bazę pod podkład, żeby on się jeszcze lepiej trzymał i na sam koniec, kiedy ten makijaż jest wykonany, także można spsikać sobie twarz, więc mamy tutaj podwójną ochronę. Ma on dosyć taki dziwny zapach, ja już Wam mówiłam, kiedy pierwszy raz Wam go pokazałam jako jedną z rzeczy, którą kupiłam w Polsce, ale dał radę, zapach nie jest wyczuwalny na skórze, bardzo fajna rzecz, dosyć drogi, ale on mi wystarczy na, o matko boska, jeszcze trochę. I to jest jeden z niewielu takich właśnie sprayów do twarzy, takich utrwalaczy, które mi się spodobały. Przeszłam przez naprawdę dużą ilość i ten jest tym jednym chyba z dwóch czy z trzech, do których z chęcią powrócę. Ostatnim ulubieńcem poprzedniego miesiąca jest antyperspirant, który kupiłam przypadkowo. To znaczy w sumie nie przypadkowo, ponieważ miałam w planach kupienie antyperspirantu, dlatego że nie wzięłam mi ze sobą z Anglii do Polski, a na wesele bez żadnej ochrony w ogóle bym nawet nie myślała, żeby pójść. I chodząc między półkami dałam szansę antyperspirantowi w sztyfcie z firmy Fa. Jak wiecie, jestem naprawdę uzależniona od Rexony. Rexona jest u mnie zawsze, jak oglądacie moje demka, zawsze przewija się jeden, nie, są dwa zapachy, których zwykle używam, nie potrzebuję ich zmiany, nie lubię kulek, nie lubię sprayów, nie lubię żelów. Dla mnie sztyft jest najwygodniejszą, najlepszą formą antyperspirantu, jaka w ogóle powstała i miałam takie mieszane uczucia co do niego. Dawno fajnie używałam, dobrych kilka lat, ponieważ tu nie natrafiłam w Wielkiej Brytanii i wzięłam sobie ten o zapachu Fresh and Dry i później dopiero w domu nawet zobaczyłam, że to jest zieloną herbatą sztyft, gdzie ja do zielonej herbaty podchodzę dosyć sceptycznie, mam na nią uczulenie, szczególnie po olejku herbacianym z zielonej herbaty, to jest dla mnie katastrofa. Dostałam kiedyś takiego uczulenia, że oko miałam tak spuchnięte, jakby mnie ktoś dosłownie pobił, jakiś bokser i
no bałam się, troszeczkę się bałam, ale zawierzyłam tutaj kolejny raz produkt, któremu zawierzyłam. Jestem oczarowana, szkoda, że ich nie ma tutaj, ponieważ on nawet, mogę powiedzieć, jest lepszy od Rexony. Pierwszy raz, kiedy go zaaplikowałam, ja miałam wrażenie, że na tej skórze nie ma nic i tarłam tą pakę, tarłam, żeby coś wreszcie zostało, ale przecież to jest cały zamysł tego kosmetyku. Fresh and dry, czyli świeży i suchy. Nie mamy prawa czuć nic, kiedy go nakładamy i takie właśnie było moje odczucie i też się bałam, że ta ochrona będzie naprawdę minimalna i że gdzieś tam będę się pociła, gdzieś tam będę nieciekawie pachnieć, ale nic takiego, naprawdę fajnie sprawdził się na weselu i w te upały w Polsce, nie pociłam się, nie wydzielałam nieprzyjemnych zapachów, jak to właśnie w taką pogodę bywa, bardzo fajnie się sprawdził, niedrogi i znowu ląduje na mojej liście do kupienia kosmetyków, do kupienia rzeczy. Na liście kosmetyków, które chcę kupić w Polsce, jak przyjadę w grudniu. Myślę, że to opakowanie spokojnie sprawdzi, starczy mi do grudnia, Boże, widzicie? Chcę jak najszybciej powiedzieć to wszystko, bo już widzę, że światło się zmienia. Chmury rozchodzą się i no jeszcze mnie jakoś tak widać, ale chcę szybko i składnie przejść przez ten filmik, żeby móc go później przeedytować. Tak, wrócę do niego na 100%, kupię sobie kolejne opakowanie w Polsce, nawet nie wiem, czy nie zrobię zapasu na kolejnych kilka miesięcy po grudniu, bo nie wiem, kiedy następnym razem do Polski przylecę, a sztyft jest ważny 12 miesięcy, więc spokojnie jakieś dwa kolejne opakowania mogę sobie kupić. Bardzo polecam. Myślę, że u dziewczyn, które mają problemy z potliwością, z nadmiernym poceniem się, bardzo fajnie się sprawdzi. Widzicie, takie anomalia tylko tutaj w Anglii. Chmury są, pada deszcz, tutaj już widzę, że słońce zagląda mi w okno, więc trzy różne postacie pogody w jednym i zanim te ustawienia tutaj zaczną mi totalnie szaleć, szybciutko pożegnam się z Wami, dziękując za oglądanie. Jeżeli ten filmik oglądacie jako pierwszy, zapraszam Was w Waszym przypadku do obejrzenia części drugiej, a w moim przypadku części pierwszej, w której pokazałam Wam moich ulubieńców niekosmetycznych poprzedniego miesiąca. Link oczywiście jest podany tutaj na dole, żebyście szybko i sprawnie przetransferowali się na drugą kartę, aby obejrzeć, co tam pokazuję. Nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam udanej reszty niedzieli i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa, pa.